mamo, cześć, cześć dziecko. O, cześć. Ale włosy, no piękna, nie? No kocham tą perukę dosłownie. Jestem zachwycona tymi lokami, dotknę, naprawdę. Ale świetne. No są cudowne i w ogóle takie grube i no fantastyczne po prostu. No, lepiej mi się podobają nawet niż moje naturalne włosy. Dobra, tak. Mamoś, chcesz coś pić? No chciałabym się coś napić, nie? Wiecie, cholera, wzią. Co ty jesz, dzieciaku? Co? Nawet jajka żadnego nie masz, nawet... Mama, nie lubię sama jeść, no Boże Święty, wiem, że źle się odżywiam, ale trudno. O, jest tak, jak jest i koniec. Dobra, pokażę ci moją nową perukę. No zachwycam się, jak ja uwielbiam takie włosy, takie grube. Kurde, że ty mi w genach takich włosów nie dałaś, wiesz? Ja sobie nie dałam i tego najbardziej żałuję. A tam sobie, dziecku się daje najlepsze wszystko. Ale ja też a nie chciała. Dla siebie. Nie tylko ty byś chciała. Dobra, ja dobra. Chciała. Nie dałaś mi to, co najlepsze i tyle. Nieprawda. Mama nie odwiedza mnie za często, ale z tego powodu, że nie chcę, żeby zaglądała mi do lodówki. Bo jak moja mama mnie odwiedzi, to po pierwsze się pyta, co jem, co piję, czy odżywiam się zdrowo. No i za każdym razem muszę powiedzieć, Ale tak to lubię spędzać czas z moją mamą. Jest ona fajna, jest zawsze wesoło, jest super.